Wysoki sądzie, ja pracuję w policji od 18 lat. Wiele rzeczy widziałem, ale czegoś podobnego jeszcze nigdy. Od tamtej chwili ta dziewczyna śni mi się po nocach. To jest koszmar, wysoki sądzie. Wysoki sądzie, ja muszę coś powiedzieć. Mamuś, siadaj. Nie, ja nie mogę dłużej, ja nie wytrzymam, ja nie mogę dłużej milczeć. Panu dziękujemy. Proszę usiąść, a panią Bieruń poproszę do barierki. Chciałaby nam pani jeszcze coś powiedzieć? To ja pomogłam córce ukryć ciało tej dziewczyny. Pouczam, że nie musi pani sama siebie obciążać. Moja córka miała kiedyś syna z mężem. Chłopczyka Bartusia. Urodziła go, jak miała 21 lat. Bartuś umarł, zginął tragicznie w wypadku. Wyrwał się i wpadł pod koła prosto pędzącego auta. Ania później usiłowała zajść w ciążę, ale nie mogła. A co wydarzyło się 9 stycznia? Ania zadzwoniła do mnie, płakała, była roztrzęsiona i prosiła, żebym do niej przyjechała, więc zostawiłam wszystko w mieszkaniu, rzuciłam. Nie wzięłam nawet telefonu, dlatego wtedy kłamałam, bo myślałam, że to będzie dobre alibi. Została pani córkę w domu? Tak. Ania myła podłogę z krwi. A ciało tej dziewczyny leżało na worku foliowym z rozciętym brzuchem. Myślałam, że to jest jakiś sen, że to koszmar, że to obudzę się zaraz, że to wszystko minie. Ty co? Obydwie powinniście zgnieść w pierdół. Rozumiesz? Obydwie!